Na program Dashbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Firma Kaliber. Właśnie, zaczyna się powoli jesień, ale ta jesień przychodzi do nas bardzo powoli w tym roku, a może bardzo szybko, bo mamy początek września i co mamy? I mamy kukurydzę, mamy jabłka i mamy żołędzie, które obrodziły w tym miejscu. I mamy wielkie pole kukurydzy właśnie tam z tyłu, na którym żerują oczywiście dziki i pojawiają się jelenie. Dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć, jak wyglądają te szkody, ale też postaramy się postawić zwyżkę, może zwyżki, po to, aby można było z nich później polować i zabezpieczyć ten teren. Afera, siad! To nie jest dla Ciebie. Pięknie. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dashbur. Na program zaprasza producent wędzarni elektrycznych firma Fasanio. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa dostawca oprogramowania dla kół łowieckich EPI24. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Phoenix. Kiedy zastanawiałem się, w którym miejscu postawić zwyżkę, która będzie chronić uprawy kukurydzy, zacząłem obchodzić sobie dookoła to pola i znalazłem miejsce, gdzie kukurydza, jabłko i żołędzie są bardzo blisko siebie. To właśnie gdzieś tutaj. Popatrzyłem sobie pod drzewem, gdzie są jabłka, mocno złażone. Tu, gdzie rośnie dąb i tam kolejne dęby, tak naprawdę jest też mocno złażone i tych żołędzi jest cała masa, ale też widać, że są pogryzione. No i oczywiście miejsca zniszczone w kukurydzy, na wejściu, to wszystko jakby desygnuje do tego to miejsce, żeby gdzieś tutaj postawić jedną zwyżkę. Tam z tyłu, zaraz zobaczycie, jest bagienko, jest woda. Te dziki mają w tamtą stronę ścieżki i bardzo chętnie właśnie gdzieś tam się udają, a więc trzeba postawić tę zwyżkę. Oczywiście tą zwyżkę postawimy po uzgodnieniu z właścicielem gruntu, a z tego co wiem, to gospodarz tego naszego terenu już to uzgodnił, a więc uzgodnił, że mamy pomóc ograniczyć szkody na tym terenie właśnie przez to, że postawimy tutaj zwyżkę czy też dwie w miejscach takich newralgicznych po to, żeby odstrzeliwać dziki, które będą gdzieś tutaj się przemieszczały. Za chwilę pojedziemy, przywieziemy to urządzenie łowieckie, no i spróbujemy zamontować je w odpowiednim miejscu, znaleźć właściwe i pogadać jeszcze na temat właśnie szkód, na temat tego, jak w jaki inny sposób jeszcze można byłoby zabezpieczyć się przed niszczeniem upraw. Lepiej, żeby zwierzyna jadła jednak te żołędzie niż kukurydzę. Żołędź nie kosztuje nas nic, a kukurydza całkiem sporo.
No i tu mamy chyba bardzo dobre miejsce na to, żeby ustawić tą zwyżkę. Kończy się pole kukurydzy, rozpoczyna się pole buraków. Jak widać w niektórych miejscach, no powiedzmy tutaj to wypłukała woda, ale jak patrzymy sobie gdzieś dalej, to widać, że te dziki tutaj gdzieś przychodzą. Kiedy tutaj po drodze jechaliśmy, po drodze mijaliśmy tak zwaną czarcią górę i tam z tej czarciej góry myśliwy, który poluje, może obserwować sobie teren, który jest z tej strony, a więc dziki, które wychodzą ewentualnie z jednej trzciny, czy idą od strony jeziora, są widoczne właśnie z tej czarciej góry. Natomiast ten teren, tu od strony miejscowości, gdzie dziki mogą wychodzić właśnie z kukurydzy na te buraki albo przychodzić od sąsiadów z kukurydzy na tą kukurydzę na buraki, no to nie jest w stanie nikt tutaj tego zobaczyć. I postawienie zwyżki właśnie gdzieś tam na ścianie kukurydzy przy burakach wydaje się bardzo dobrym pomysłem. Trzeba tylko zwyżki rozładować i ustawić. Ustawienie zwyżki wydaje mi się, że najlepiej właśnie to zrobić tak na ścianie kukurydzy, po to, żeby ścieżka technologiczna, którą my tutaj wjechaliśmy, również była dostępna dla maszyn rolniczych, żebyśmy po prostu nie przeszkadzali wtedy, kiedy będzie tutaj coś się działo na polu buraków. Te zwyżki, które tutaj ustawiam, to są przenośne, łatwe do przeniesienia w inne miejsce. Jeżeli okaże się, że na przykład ona w tym miejscu nie będzie spełniała swojego zadania, więc na przykład okaże się, że jednak tutaj te dziki mniej wychodzą, a one wychodzą bardziej gdzieś na przykład, nie wiem, 50-100 metrów dalej, łatwo ją we dwóch po prostu wziąć i przenieść i ustawić w inne miejsce. To bardzo fajne ze względu na to, że właśnie jak zmieniają się sytuacje na polach, to wtedy łatwiutko jest to przestawić, przemieścić w jakieś miejsce takie, gdzie dana zwyżka będzie spełniała swoje zadanie. Zwyżka bardzo stabilna. Wydaje się, że jest mała, natomiast dwie osoby swobodnie tutaj usiądą. Ja ważę ponad 120 kg, więc spokojnie ta zwyżka wytrzymuje. Myślę, że jak mój operator wejdzie tutaj do mnie i usiądzie razem ze mną, to zobaczycie, że no ponad 200 kg spokojnie wytrzyma, więc taka zwyżka mobilna to też jest dobra rzecz. No i spokojnie we dwóch sobie tutaj siedzimy. Może nie jest jakoś nadzwyczaj komfortowo, ale źle też nie jest. Jak miałbym strzelać w jedną stronę, w drugą, nawet do tyłu, gdybym miał się obrócić, to jestem w stanie tutaj to zrobić. Widok mam taki jak potrzeba. Jeżeli dziki tędy będą chciały się przedostać do kukurydzy, na pewno będzie je widać. A jeżeli okaże się, że to nie jest to miejsce, to bardzo łatwo dwie osoby można przesunąć ją o kilkaset metrów. Robota skończona, trzy zwyżki ustawione. Mam nadzieję, że w dobrych miejscach. Ustaliłem to tutaj oczywiście z gospodarzem obwodu. On to ustalił z właścicielami gruntów, że tutaj w tym miejscu tu będzie. Za tą ścianą jest kukurydza, a tu jest taka, jak to się mówi, droga, ciąg od kępy batowskiej właśnie w tą kukurydzę. Zwyżka stoi też przy dębie. Dziki, które tędy maszerują, gdzieś pewnie tutaj mogą się na chwilę zatrzymać, a myśliwy, który będzie polował, będzie miał szansę odstrzelić je na otwartej przestrzeni z dobrym widokiem. No jak wejdą w kukurydzę, to już wejdą w szkodę. Kończymy pracę, jedziemy na szybki obiad. No i co? No i pewnie widzimy się w łowisku. Może wieczorem, a może z rana, bo w jednym z moich obwodów nie przyjechali dewizowcy i zostało trochę rogaczy do odstrzelenia. Mimo, że mamy rykowisko, to tymi rygaczami też trzeba się zająć.
i nocne polowanie czas zakończyć. Chodziłem sobie po polach, żeby sprawdzić, czy gdzieś tutaj w okolicy nie kręcą się jakieś dziki. Niestety przy polu kukurydzy, które tam jest z tyłu, spędziłem troszkę czasu i nic tutaj nie wyszło. W pobliżu płynie rzeka Tywa. Myślałem, że właśnie w stronę tej rzeki będą schodziły gdzieś tam sobie dziki z kukurydzy, ale niestety nic takiego się nie wydarzyło. Zrobił się już brzask, jasno. A w związku z tym, że na tym obwodzie, a więc 226, nie przyjechali koledzy z zagranicy, myśliwi, zostało nam 20 kilka rogaczy do odstrzelenia, no to jest chyba idealna pora, żeby już zdjąć nakładkę noktowizyjną, no bo teraz rankiem ona już mi się nie przyda. No i wyruszyć na polowanie właśnie na podchód za rogaczem, może jakiegoś drapieżnika drapniemy. Latarkę też już będzie można zostawić, bo za chwilkę zrobi się naprawdę jasno. Tam w oddali widzę, że już słońce zaczyna podpalać niebo, a więc za jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt minut pewnie pojawi się nad horyzontem, a my tymczasem spróbujemy przespacerować się właśnie gdzieś tam w tamtą stronę i zobaczyć, czy nie ma jakiegoś ciekawego rogacza. Droga, którą się poruszamy, jest naprawdę niesamowita. Wybrałem to miejsce celowo ze względu na to, że jest tutaj sporo różnych rzeczy do zjedzenia. Za mną jest dzika gruszka. Tam dalej jest jabłoń. Po drodze mieliśmy krzaki głogu. To wszystko powoduje, że zwierzyna ma co tutaj jeść. Zwierzyna płowa bardzo chętnie na pewno też tutaj zagląda, bo sarny, na przykład jelenie, również lubią schrupać czasami właśnie takiego soczystego owoca. Na polach wkoło jest pusto. Wszystko pozbierane praktycznie rzecz biorąc. Pola kukurydzy zostały, buraki tutaj i to jest wszystko. Jak widzicie, jak popatrzycie sobie dalej, każde pole praktycznie już jest uprawione, już jest stależowane. Nie ma praktycznie rzecz biorąc ścierniska takiego typowego, na które mogłoby wychodzić jakieś stadko dzików, watacha dzików, jakiś rudel sarn czy kilka pojedynczych. No nie ma tego, niestety. Natomiast w takich miejscach, gdzie mamy pełno zakrzaczeń, remiz, jeszcze dodatkowo właśnie z takimi świeżymi owocami, które wiszą na drzewie i co rusz spadają, no to jest to na pewno ciekawe miejsce. Zresztą widać, jak tu jest wytłuczone pod spodem. Zwierzyna przychodzi i na pewno czeka, żeby one dojrzała. Nawet takie niedojrzałe już też sobie z chęcią zjada. Przed nami rogacz, który nie jest jakimś starym rogaczem. Widłak nie jest szóstakiem. Teoretycznie rogacz selekcyjny. Natomiast nie widzę całkowicie jego sylwetki. Stoi do nas przodem i nie jestem w 100% w stanie go ocenić. Moglibyśmy tego rogacza odstrzelić, bo ten rogacz wydaje się selekcyjny. Kryteria selekcji mówią o tym, że w pierwszym porożu strzelamy wszystkie guzikarze, takie młode, niewykształcone, można powiedzieć, rogacze ze słabo wykształconymi parostkami, a od drugiego do czwartego poroża strzelamy wszystkie do szóstaka nieregularnego łącznie. Natomiast od piątego poroża w górę, a więc od szóstego roku życia, strzelamy już wszystkie rogacze i to wtedy już jest odstrzał tak zwany łowny. A więc te kryteria selekcji rogaczy są naprawdę, można powiedzieć, łatwe do zrealizowania
No i trzeba znaleźć tylko odpowiedniego rogacza, co zapewne nie nastręcza aż tylu problemów, co wcześniejsze kryteria odstrzału. No, jak wygląda ten? Odchodzi sobie. Młody rogacz. Widłaczek. Teoretycznie moglibyśmy go odstrzelić. Natomiast myślę, że to, że te jego parostki są w miarę grube u nasady, może świadczyć o tym, że kolejne nałoży troszkę mocniejsze i że ten rogacz może jeszcze w przyszłym roku być silniejszy, może dać jakieś potomstwo. A więc zastanawiając się, czy go odstrzelić, no, ja jeszcze tym razem chyba jemu odpuszczę i pójdziemy poszukać innego rogacza. Kolejny rogacz, no tylko troszkę daleko, znowu select i tego już mógłbym ostrzelić, gdyby był bliżej. On jest w granicach 300-350 metrów od nas, a więc o te 100-150 metrów za daleko. Natomiast jest rogaczem selekcyjnym. Właśnie przeszliśmy kawałek pola i co znalazłem? Znalazłem martwego rogacza. Starego rogacza. Patrząc z boku, tutaj rozcięłem delikatnie zobaczyć, to zęby mocno starte. Zresztą widać, że to jest ewidentnie select szóstak nieregularny. Nawet gdyby był regularnym szóstakiem, bo tu wydaje się, że coś mogło być odłamane, to tak czy siak jest to tutaj rogacz mocno selekcyjny. No i cóż, koło będzie miało jednego rogacza do zdjęcia z planu. Łeb oczywiście przekażemy dla kolegów na koło. Resztki tam gdzieś zostały takie mocno już zasuszone. Leżał sobie przy trzcinach. Widać, że ze starości. Jak popatrzyłem, nie widać było śladu kuli. Ewentualnie no, zagryzły go jakieś drapieżniki. I tak bywa. Polowanie. Jak do tej pory nie było w moim wykonaniu. Raczej coś innego go upolował albo padł sam. No i obeszliśmy sobie ładny kawałek terenu. Niestety jak do tej pory rogaczy nie ma. No jak to się mówi, jak święty Hubert daje, to trzeba brać. Rogacz pierwszy, który spotkaliśmy, był selekcyjny. Trzeba było go strzelać, no, chociaż nie do końca, gdyż tam nie było kulochwytu. Teraz tutaj za mną na tym polu kilka drapieżników, a właściwie padlinożerców. Były kruki, pojawił się gdzieś tam bielik w oddali. No i jak do tej pory nie ma nic. Chociaż już mamy głowę rogacza, mamy selekta, ale nie mamy upolowanego. A więc teraz idziemy do samochodu. Jeżeli po drodze coś tam jeszcze spotkamy, to na pewno przyjrzymy się tym rogaczom. Jeśli nie, no to pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. Przejdziemy sobie jeszcze jedną ścieżkę, no bo za chwileczkę już zrobi się na tyle ciepło, że trzeba będzie zakończyć polowanie. Poza tym już zaczynają jeździć tutaj jacyś ludzie samochodami. Na polach zacznie się ruch. No i tyle. A więc idziemy. Thank you.
obserwuję tego rogacza i zastanawiam się, czy te odrostki mają więcej niż 3 cm. Jeśli mają więcej, no to będzie to może być ostrzał nieprawidłowy. Jeśli mają mniej niż 3 cm, no to będzie to wtedy ostrzał prawidłowy. Wydaje mi się, że mają mniej, zwłaszcza to, że na jednym i na drugim parostku one nie są równej długości. Nie wyglądają identycznie. Jeszcze chwilę poobserwuję sobie tego rogacza i zobaczymy, czy zdecydujemy się na odstrzał. Zdecydowałem się jednak oddać strzał do rogacza. Rogacz dostał i odszedł parę metrów, ale chyba zgasł za górką. Nie widziałem, żeby gdzieś odbiegał dalej. Koza, która była gdzieś tam w pobliżu, też sobie poszła spokojnie. Dźwięk po prostu rozproszył się po wystrzale na takiej otwartej przestrzeni. My też byliśmy tak troszkę za górką, mieliśmy idealnie kulochwyt, więc strzał był na granicznej odległości, około 200 metrów, więc idziemy sprawdzić naszego rogacza. Dasz bur. No i rogacz, tak jak mówiłem, poszedł za górkę i spisał testament. No i proszę, ewidentny select. Widać, że to no tutaj niby odłamane, ale nawet gdyby nie były odłamane, to tutaj te parostki, to można powiedzieć, że jest to szóstak nieregularny, bo tutaj te odrostki nie mają 3 cm, a patrząc po różach, jakie są płaskie, rozrośnięte, jasna maska i to tusza, jak wygląda tego rogacza, świadczy o tym, że no, ma przynajmniej 4-5 lat, więc odstrzał jak najbardziej prawidłowy. Niestety jesteśmy na środku pola, nie możemy tutaj wręczyć, nie ma jak, ostatniego kęsu i pieczęci, dlatego z naszego pozyskanego rogacza. Tylko zabierzemy go ze sobą i uhonorujemy, gdy dojdziemy bliżej samochodu. Dasz bur. Tak jak mówiłem, jak przyjdziemy do samochodu, trzeba uhonorować naszego rogacza, a więc pieczęć, a więc ostatni kęs i ja sobie z tego oderwę jeszcze dla siebie ten kawałek jako złom dla myśliwego, który upolował, szczęśliwego łowcy. Polowanie dzisiaj bardzo udane. Rozpoczęliśmy odcinek od łowiska, gdzie ustawialiśmy zwyżki, gdzie patrzyliśmy, jak wyglądają szkody, a skończyliśmy na polowaniu, kończąc rano bardzo fajnym selektem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie, klikajcie dzwoneczek, zostawiajcie lajki, piszcie do nas, piszcie komentarze. Już kolejne odcinki szykujemy. Będzie wtedy też trochę dzikiej kuchni. Będą jakieś niespodzianki. Wszystko w swoim czasie. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bur.